Siemandero, ja jestem DJ Mamo. Tak, film już się przywitał. Nie, jeszcze się nie przywitałem. A to co to było? Bo były oklaski. No tak, no naśladuje Purposza. A, ale już i tak się przywitaliśmy, więc witam. No i to było przywitanie. No. Tak, teraz dopiero było przywitanie Windows XP, bo wiadomo, to najlepszy system. W końcu się nie jeden na takim wychował. Pewnie, że tak, chociaż wielu też wychowało się na Windowsie 98. No, tak jak... ja chyba pamiętam, kiedyś moja babcia chyba miała na laptopie starym jeszcze. XPK czy 98? 98. No to kurde, pozazdrościć. Ja miałem do czynienia z nim tylko w podstawówce na informatyce. O, tak jak dzisiaj widzicie, jeździmy Shadowem i powiem szczerze, ja chyba zostawiam sobie tą skórkę, bo jest zarąbista. Bo nie dość, że wydaje dźwięki chociaż trackmaniowe, w sensie silnika, to fajnie się porusza po tej ziemi. Tak się trzęsie jak normalnie motocykl, nie? A to chyba będę musiał zaraz sam zerknąć. Oj, bo teraz... A, faktycznie dobrze się prezentuje. No. Tylko czy to tylnie koło tam musi się tak trząść? No, czasami jest przy motorach, że się trzęsie, wiesz? A, no to chyba, że tak. Bo tak jest skonstruowany motor, w sensie, bo wtedy też jest jakby siła tarcia, nie? Coś takiego. A to fizyka, to tam wiadomo. A no, nie, tak pytam, bo ja nigdy nie widziałem, żeby w motorach się tak koło trzęsła w twoim tutaj modelu. A to może jakiś błąd, właśnie. Nie wiem. Ale ja tam nie mam na tego, ważne, że estetycznie to też wygląda, jakbym grała w Shadow the Hedgehog i tyle. Cofamy się. No może i masz rację, tego. No. Może i masz rację. A że najlepsze, że ja na kanale, jak będziecie widzieli tam na końcu, taką zakładkę, tam będzie film z reakcją właśnie, która jest na temat Shadowa, także zapraszam do obserwowania. Chodzi ci o ten film z reakcji, co tak. Był ostatnio, co nie? Tak, bo wyszła z tym Shadow the Hedgehog genialnie, powiem szczerze. Bo już tak, której końcowo, finalnie nie udało mi się obejrzeć tej reakcji. A to polecam. Bo jest naprawdę... Szczególnie końcówka dowala. O, i poprawka. No wiesz, niby tak, tylko... Coś mi zawsze brakuje w tych twoich reakcjach. Widoku, jak ja się śmieję na przykład, albo coś też. No, niekoniecznie tego. Pewnie też wyjaśnień, o co chodzi, nie? Tak. Tego najbardziej mi chyba brakuje. Żeby po prostu... wytłumaczyć, co się w danym momencie dzieje, przedstawić to jakoś. No, to... no a u ciebie, no to no tego nie odczułem po prostu. No to zobaczę, bo mam jeszcze
jeden film z Sonika. Więc coś się uda, jakieś ciekawostki nawet odnaleźć. I to będzie czwarty i ostatni z reakcji z serii Sonic. No i jeszcze do czego mogę się przyczepić, to że niepotrzebnie dajesz ostrzeżenia, ponieważ no reagujesz na filmiki, które są zagraniczne, angielskie, no i tak naprawdę no to... No nie każdy może je rozumieć, nie? Tak, nie każdy może je rozumieć, więc no takie ostrzeżenie, że tam padają jakieś słowa, no to raczej jest bez sensu. No dobra. No bo no to... nie każdy je zrozumie. To teraz będę miała to na uwadze. Ostatni odcinek będzie już bez ostrzeżenia. Bo przy tamtych to bym mogła wyciąć, ale już... To by też trochę zaburzyło, ale zobaczymy. Ja i tak już nie stworzyłam ostrzeżenia do ostatniego filmu, tylko do tych poprzednich. Więc w następnym odcinku z Sonika tego nie będzie. No i byłoby super, bo o ile ja to jeszcze rozumiem, tak no nie każdy rozumie tam co te postacie mówią, więc no takie ostrzeżenie, no to też jest bez sensu. No dobra. No i mówię, no i fajnie by było wyjaśnić tam, co się aktualnie też dzieje, bo no, nie każdy... Nie każdy grał. Nie każdy może... To już nie o to chodzi, nie każdy rozumie angielski po prostu... Wiesz. O, wylądowałam. Dla ciebie niektóre momenty mogą być śmieszne, a dla innych no to nie bardzo. No dobra, to jakoś spróbuję w czasie nagrywki znaleźć takie momenty, gdzie... O, już poprawiłam. W sensie może nie poprawiłam, ale przejechałam to chociaż. Tylko teraz problem będzie z doskokiem. O, widzisz, na trawie na przykład, albo w tym, się to koło nie trzęsie, nie? Czyli to zależy też od podłoża. Nie wiem, nie widzę. Że tu na początku to się tam trzęsie, ale jak... jeździsz po gładkim, nie na przykład po ziemi, to już się nie trzęsie to koło. Aj. No to w takim razie nie wiem, od czego to zależy. Może pewnie od podłoża, wiesz? No może. No, tak w ogóle z innej beczki to odkryłem dziwną zależność w moim komputerze. O. Bo jak pewnie wiesz, jakiś czas temu mówiłem o tym, że wyskakują mi blue screeny, nie? No. Otóż jak się okazuje, proszę ja ciebie, ten mój komputer to musi być ciągle wykorzystywany. O. Musi być jakaś aplikacja, choć trochę obciążająca kompa, być włączona, żebym mógł sobie normalnie, czy to YouTube'a oglądać, czy inne rzeczy robić, no. Bez blue screenów. O kurde. No to faktycznie coś dziwnego się dzieje. Bo ja tak nie miałam nigdy.
No ja wiem i w teorii tak nie powinno być, ale no póki co nie chce mi się nawet tego sprawdzać, bo nie mam po prostu na to weny i też ostatnio w sumie takiego lenia mam, że nic mi się nie chce. Ale kiedyś do tego przysiądę, bo to nie jest aż... Nie jest normalne, no... Oczywiście mi tam zbytnio nie przeszkadza, jak sobie tam coś jest w tle, jakaś aplikacja, co tam mam w dupie, bo zawsze mogę sobie emulator Androida i sobie, nie wiem, jakąś, jakiś tam widget z godziną zrobić, czy nie wiem. Czy nie wiem, jakiś monitoring, czy coś takiego. Także... Ajajaj. Mogę powiedzieć tylko jedno z tym Shadowem. Ja go po prostu kocham jako postać fanowska. Najlepsze, że to jest najstarsza postać w Soniku. Ale zarazem i jedna z najmłodszych, jeżeli chodzi o gry. Bo tak naprawdę to gra z Shadowem powstała ponad 20 lat temu. Czyli tak dokładnie 2001. Taka ciekawostka, którą puszczę. No to tak faktycznie już troszkę lat ma. No, ale jeszcze powiem, że w grze Shadow ma 50. To już naprawdę jest. Chociaż nie wygląda na 50-latka. O, poprawiłam. No widzę. Tak się uderzam w te bandy. A fajna mi się podoba technika tego motoru, że jako jedyny z samochodów on się na boki jak prawdziwy motor przewraca. Ten model. O, no to... No to fajnie, no to jest tak, jak powinno być. No. O, teraz ładniej. Chyba od tego, co na czwartym miejscu o jedną sekundę zrobiłam. Chyba o jedną i jedną setną. Czy o... no, wiadomo. Od ponad sekundę. Dobra, teraz coś popsułam. Ale chyba w grze Sonic Shadow the Hedgehog też było, że jego koło z motorów się trzęsło, więc raczej to jest chyba ta technika. W ogóle propos Sonika, to ten, to istnieje pogłoska o pewnym horrorze, wiesz co to są creepypasty, nie? Chyba no właśnie. Sonic X, nie? Tak. A, to znam. Czyli widzę, że nie jest ci to obce. Nie, akurat nie, bo ja akurat tej wersji nie lubię. No ja to się bardzo dawno dowiedziałem o tym i
macie. Teraz to będzie mapa. Dobrze, że to jest ostatnia w tym odcinku. Aha, przejechałam checkpointa. Tylko w sensie, że obok. Aha, no to nie wiadę. Chyba, że nie. Kurde. No, a w ogóle to ja mam do ciebie jeszcze pytanie jedno. Czy udało ci się w końcu tego Amonga na modach ogarnąć? Właśnie sprawdzałam, na razie mi się jakby nie włącza. W sensie, udało mi się usunąć problem. Ale tak jak mówią, bardzo długo się włącza. No bo włącza się bardzo długo. Tylko mi nie chce pojawiać się menu, czyli w sensie, że jestem na pulpicie, ale nie może się gra włączyć. A gra się pojawia na pasku zadań, czy nie? Nie. No to w takim razie coś masz skopane. Możliwe, bo... Bo jeżeli gra się długo uruchamia, to powinna się na pasku pojawić. No właśnie. Jedyna, która mi się uruchamia, to ta z Epika. No. A właściwie to dlaczego ty masz to na Epiku? No bo to tam już sobie kupiłam. Była wtedy chyba też tania bardzo. Ile? 17 zł. No to ja chyba na Steamie zadychek Amonga kupiłem. No to widzisz, ale wiedziałam, że też będzie taniej niż inne gry, więc też wzięłam. No ale chyba będę musiała patrzeć i na Steama. I powiedz mi, dużo wcześniej masz tego Amonga, czy to tylko ze względu na... Nie, chyba dużo wcześniej miałam. Aha. No okej. Ale to trzeba było na Steamie zobaczyć. No i chyba zobaczę do nagrywek na Steamie, bo... Najwyżej będę miała dwa Amongi, a ten sobie wykorzystam, jakbym sama grała z innymi graczami. Albo ten. Zobaczyć. A tego do nagrywek to ze Steama wziąć. No bo... Chociaż wiesz co, też zrobiłbym taki myk. No. Tylko nie wiem jak to jest, czy jak nie masz wykupionego Amonga na Steamie, to czy będzie ci to działać, ale... Co niektórzy też tak robili, jak chcieli grać na modach, bo najwidoczniej nie ogarniali. Że po prostu wysyłali sobie już gotowe ten katalog z grą. Że w sensie wiesz, już gotową grę z modami. I ja miałem taki pomysł, żeby ci to końcowo to podesłać, nie? No. Bo wiem, że i tak nie ogarniesz tego i tak. Ale teraz poprawiłam. Nie no, ta mapa chyba jest łatwiejsza. Kurde, no nie wierzę. Co? Zekstendowali? Tak. No dobra, to pociągniemy jeszcze te 4 minuty ponad. No pociągniemy, nie? Bo jeżeli zrobili te dodatkowe, może coś się uda jeszcze poprawić. No. Za szybko pojechałam i
straciłam panowanie. Ale fajnie mi się podoba ten motor, jak robisz ten przyspieszenie, potem chcesz lekko zahamować i słychać taki pisk opon. Jak w motorze. A bo rozumiem, że masz customowe dźwięki w tym modelu. Chyba tak. Że w sensie ten model jest zrobiony chyba na customach samych, więc... A, no rozumiem, no... moja jakieś... Łada też ma customowe dźwięki. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo już zapomniałem, czekaj, bo jakie są standardowe dźwięki bolidu. Spadki klatek mam. Nie wiem czemu. Chyba będę musiała skończyć odcinek, bo mam spadki klatek tak mocne. Co? Nie, że spadły mi klatki przez chwilę. No ja zauważyłem właśnie, bo ten przez chwilę cię przerywało strasznie. No właśnie... Ja patrzę na grę i mi klatki wzięło. Ale wszystko teraz jest okej. Czyli jakiś chwilowy... Chwilowy błąd. Bo teraz no może. Mi wszystko przeszło. Najwyżej, jeżeli będzie widać na odcinku z widzowie, to przepraszam. Nie wiem, jak to się stało. Nie zdążę, za mała prędkość. Ale teraz podjechałam ścianą. Dobra. Wrzuciłam nową tą, tak jak mówiłam, przy jednym odcinku będzie nowa seria na kanale. Będzie to także... A tak, coś z coś z omawianiem postaci, coś takiego? Tak, że to jest tak, że na przykład ja mogę kogoś też zaprosić, nawet na jakieś odcinki, kogoś, kto może znać. Na razie próbuję sama. Bo znam jeden serial bardzo dobrze i na przykład omawiam tam charakterystykę postaci i różne tematy z nią związane i to się nazywa Porozmawiamy O, czyli dokładnie taki tytuł będzie nosiła seria. Już mam, tak jak pisałam w społeczności, już są wytypowane odcinki. No i git. No dobra, ja już i to widzę... już. Tak. Ja już chyba widzę, że możemy kończyć, bo chyba już mamy prawie pół godziny. Także ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanko. Komentujcie i subujcie. No i oczywiście, jeżeli będzie wrzucona nowa seria, to również zapraszam na Porozmawiamy O. Pierwsza seria to będzie Husband Hotel. I będzie omawiana wpierw córka jednej postaci, czyli Charlie Morningstar. Także zapraszam.
A my się żegnamy i do zobaczenia w następnym tygodniu. Na razie.